Witam po raz kolejny w dziale mojego kanału, na którym przedstawiam prezentację. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o tym, jakie są koszty zdrowotne nadużywania alkoholu, czyli co się psuje od alkoholu. Każdy organizm człowieka, co być może pamiętasz ze szkoły podstawowej, składa się z kilku układów. Jednym z nich jest układ pokarmowy. Można powiedzieć, że on jest jako pierwszy narażony na działanie alkoholu, ponieważ jest on wchłaniany przez przewód pokarmowy. A duża ilość alkoholu pogarsza lub zatrzymuje procesy trawienne i hamuje apetyt, czyli łaknienie. Zaburza pracę i wchłanianie w jelitach. Tak jak powiedziałem, układ pokarmowy jest na pierwszej linii ognia, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu. Alkohol pobudza wydzielanie soku żołądkowego, a więc kwasu. Czy można się dziwić, że potem mogą pojawić się nadżerki, przewlekłe stany zapalne błon śluzowych, jamy ustnej, przełyku żołądka i dwunastnicy? Alkohol drażni układ pokarmowy, powoduje ubytki i wrzody. Sprawia również, że jelita źle pracują i źle wchłaniają. Może doprowadzić do uszkodzenia gruczołów ślinowych, zapalenia języka, jamy ustnej, próchnicy, choroby dziąseł, co w konsekwencji prowadzi do utraty uzębienia. Terapeuci mówią, że jedną z oznaków zdrowienia jest to, że pacjent zaczyna leczyć i wstawiać sobie zęby. Alkohol prowadzi również do zwiększonego zagrożenia rakiem przełyku, chociażby w związku z tym, o czym już mówiłem, uszkodzeniem ściany śluzowej. Mogą wystąpić krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, zanik, zapalenie błody śluzowej, żołądka, przełyku. Może być zaburzenie perystaltyki żołądka, a tym samym opóźnienia i problemy z wypróżnianiem. Ale także upośledzenie pracy jelit, co doprowadza do biegunki. No oczywiście takim pochodnym kosztem nadużywania alkoholu jest również niedożywienie. Trzeba pamiętać, że dziesięciokrotnie częściej osób nadużywających alkoholu występuje rak jamy ustnej, krtani, tchawicy, ale także języka, gardła, przełyku, jelita grubego i odbytnicy. Pijąc alkohol w ogromnych ilościach, stwarzasz większe ryzyko zachorowania na raka. Kolejną sferą, na które wpływa alkohol, jest układ nerwowy. Polineuropatia, zmiany mięśniowe, osłabienie siły mięśni, obkurczenie mózgu, padaczka alkoholowa, ubytek szarej substancji mózgu, encefalopatia Wernickiego, zmiany zanikowe mózgu i mózgu, czy zwyrodnienia w płatach czołowych. Do dzisiaj pamiętam sytuację jednej z osób nadużywających alkoholu. Miałem okazję pracować z członkiem jej rodziny. Pieniądze nie były dla nich większym problemem, więc wykonali badanie tomografii komputerowej mózgu. Okazuje się, że nadużywanie alkoholu doprowadziło do trwałych uszkodzeń w płatach czołowych. Alkohol naprawdę zabija. Weź pod uwagę to, że mózg składa się w dużej mierze z białka. A jak może białko działać na alkohol i odwrotnie? Najprostszy test. Do szklanki z octem wrzuć trochę białka. Białko się zetnie. Alkohol ścina białko, a więc trwale uszkadza obszary w mózgu. Kolejny układ, który dostaje przysłowiowy tyłek w związku z nadużywaniem alkoholu, to układ krążenia. Uszkodzenia serca, stłuszczenie, powiększenie, słabsze skurcze, niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca, a więc na przykład tachykardia, przyspieszony rytm serca, częstotliwy skurcz komorowy, zawał. Pojawia się często też choroba niedokrwienna serca, większa podatność na choroby takie jak udar mózgu, wspomniane nadciśnienie tętnicze, kardiomiopatia, choroby wieńcowe, niedokrwistość, zmiany w szpiku kostnym i słabsza krzepliwość krwi. I kolejny układ, który dostaje w kość po spożywaniu alkoholu, oczywiście tym nadmiernym. To są zapalenia tchawicy, zapalenia oskrzeli, rak krtani czy pogorszenie chorób oddechowych. Weź pod uwagę punkt dotyczący raka krtani. W naszym organizmie, tak jesteśmy zbudowani, krtani w dużym uproszczeniu łączy układ pokarmowy i oddechowy, a więc jeżeli również układ pokarmowy był narażony na szkodliwe działanie alkoholu, tak samo może być z krtanią. Weź pod uwagę również to, że są
koszty, konsekwencje pośrednie zdrowotne, ponieważ nadużywanie alkoholu często oznacza brak dbałości o siebie, o swoje zdrowie, o swoją higienę, a więc bardziej narażasz się na choroby. Zaburzony może być również układ endokrynny, a więc zaburzenia hormonalne, w przypadku kobiet bezpłodność, wczesne przekwitanie, ale także zaburzenia wydzielania hormonu tarczycy. W przypadku kobiet zaburzone mogą być funkcje seksualne, a więc zaburzenia cyklu miesiączkowego, wcześniejsza menopauza, zwiększenie ryzyka raka sutka, czy w przypadku nadużywania albo nawet jednorazowej dawki alkoholu wypitej w okresie ciąży, efektem może być FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy. Osłabienie funkcji seksualnych, upośledzenie płodności przez utrudnienie zajścia w ciąży albo poronienia samoistne. W przypadku mężczyzn osłabienie funkcji seksualnych, atrofia, czyli zanikanie jąder, impotencja czy utrata popędu. Wspomniałem o pośrednich kosztach nadużywania alkoholu. Spada układ odpornościowy, a więc mogą pojawiać się częstsze przeziębienia i wrażliwość na nie. Wrażliwość na choroby zakaźne, zapalenie płuc, gruźlica, zakażenia krwi, choroby układu moczowego. Łatwo o to się w cudzysłowie postarać, nie dbając o własną higienę osobistą. Kolejna rzecz to mogą być zmiany skórne czy choroby przenoszone drogą płciową. Przebarwienie na skórze, przekrwienia, obrzęki. Zwiększone ryzyko chorób wenerycznych, zwiększone ryzyko HIV, HCV. Inne zaburzenia, które mogą wystąpić przy nadużywaniu alkoholu, to niedobory witaminowe, uszkodzenia ciała, stłuczenia, złamania, skręcenia, ponieważ alkohol sprzyja działaniom ryzykownym, a więc po alkoholu może zdobyć się na rzeczy, których nigdy byś nie wykonał, będąc trzeźwym. Pijąc alkohol często odstawiane są leki. Mówiłem już o takich rzeczach jak zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego, uzębienia i wspomniane już zachowania ryzykowne. To tyle, jeżeli chodzi o koszty zdrowotne, ale mówiłem tutaj tylko i wyłącznie o kosztach zdrowia fizycznego. A jakie są koszty psychiczne? O tym za chwilę. Alkohol a zdrowie psychiczne. Musisz pamiętać i pewnie wiesz to z moich innych wykładów, że alkohol zmienia emocje, myśli i zachowania, a więc wpływa na to, jak funkcjonujemy, jak się zachowujemy, co myślimy. Zmiany dotyczą sfery poznawczej, a więc tego, jak patrzymy na świat, emocji i myślenia. Jest to związane z aktywizacją mechanizmów uzależnienia, nałogowe regulowanie uczuć, iluzja i zaprzeczanie oraz rozproszone i rozdwojone ja. Oznacza to, że nadużywanie alkoholu, uzależnienie prowadzi do zaburzenia emocji, do zmian myślenia, ale także przeżywania cierpienia, wstydu, poczucia winy, poczucia małej wartości. Pojawiają się zmiany związane na przykład z takimi elementami jak anhedonia, a więc brak, utrata zdolności do odczuwania przyjemności, nic mnie nie cieszy. To jest troszeczkę jak w depresji, ale jest to, można powiedzieć, mniejsze nasilenie depresji. Apatia, brak energii, motywacji do podejmowania wysiłku fizycznego. Jeśli nie jesteś uzależniony, to możesz sobie pomyśleć o osobach bezrobotnych. Sam miałem taki okres w swoim życiu. Im mniej robiłem, im mniej się działo wokół mnie, tym mniej miałem energii, motywacji do tego, żeby podejmować jakikolwiek wysiłek. Może się pojawiać chwiejność emocjonalna, wahanie nastroju, od depresyjnego do nadmiernego pobudzenia. A więc te wahania nastroju mogą być sprzeczne, skrajne. Może się pojawić drażliwość, złość, gwałtowne reakcje emocjonalne, albo wspomniane już spłucenie, zobojętnienie uczuciowe czy stany lękowe. Zmienia się samopoczucie. Uruchamia się mechanizm nałogowego regulowania uczuć, o którym mówiłem w innych swoich filmach. Może pojawić się problem hamowania reakcji emocjonalnych, kontroli nad emocjami, huśtawki nastrojów czy zaburzenia nastroju. Depresja. Co do depresji mogę dodać, że alkohol w krótkim okresie czasu, używany okazjonalnie, może wpływać na nastrój pozytywnie, natomiast w dłuższym etapie jest depresantem. Nadużywanie alkoholu wpływa do zmian w sferze poznawczej, emocjonalnej oraz myśleniu. Niepokój, zespoły lękowe, nerwica, myśli, próby samobójcze,
czy zmiany osobowości. Zmiany myślenia, a więc to, w jaki sposób patrzę na świat, siebie i siebie w świecie, wpływa na problemy z planowaniem, logicznym myśleniem, koncentracją uwagi czy umiejętnością do wykonywania wielu czynności jednocześnie. Pojawiają się zaburzenia pamięci, koncentracji, obniżenie funkcji intelektualnych, obniżenie motywacji, huśtawki nastroju, niecierpliwość, depresja alkoholowa, myśli i próby samobójcze. A także zespół abstynencyjny, majaczenia drżenne alkoholowe, majaczenia alkoholowe delirium tremens, zespół Otella związany z zazdrością czy psychoza Korsakowa. Ale także otępienie alkoholowe. Właśnie to oznacza zespół Korsakowa. Halucynoza alkoholowa ostra, przewlekła. Nadużywanie innych używek i leków, amnezja, kłopoty z pamięcią. Przypomnij sobie film, być może oglądałeś, Gdzie jest Nemo. Była tam taka rybka, która miała problem z pamięcią krótkotrwałą. Osoba uzależniona również może pamiętać to, co było wiele lat temu, natomiast może mieć problemy z zapamiętaniem tego, co było kilka minut albo kilka dni temu. Majaczenie alkoholowe to przede wszystkim halucynacje i iluzje wzrokowe, słuchowe, węchowe. Widzisz, czujesz, słyszysz coś, czego nie ma. Urojenia prześladowcze. Ktoś nas prześladuje, ktoś robi nam specjalnie na złość. Ale także częściowa niepamięć, wspomnienia tak zwane wyspowe. Pamiętasz, mówiłem przy konsekwencjach zdrowotnych o tym, że alkohol ścina białko. Można powiedzieć, można to porównać właśnie z tą częściową niepamięcią. Określone obszary w twoim mózgu są nieczynne, są uszkodzone i o pewnych rzeczach możesz zapomnieć, nie pamiętasz. Zespół Korsakowa. Mówiłem o filmie Gdzie jest Memo. To również zaburzenia pamięci świeżej, głębokie zaburzenia zapamiętywania i przywoływania z pamięci nowych informacji. Apatia, ogólne zobojętnienie na to, co dzieje się dookoła ciebie. Trudność z prawidłowym pojmowaniem czasu. Konfabulacje, czyli uzupełnianie luk w pamięci. Nie pamiętasz, jak to było i zaczynasz opowiadać. Ale jest takie powiedzenie, że osoba, która mówi prawdę, nie musi pamiętać żadnej wersji. Jeśli sprzedajesz w cudzysłowie różne wersje tego samego zdarzenia, to w pewnym momencie możesz się pogubić, co już mówiłeś, a co nie. Wspomnienia również mogą być mylone z teraźniejszością. To jest objaw zespołu Korsakowa. Zespół Otella to paranoja alkoholowa, chorobliwa zazdrość. Tutaj przypomina mi się historyjka z listonoszem. Jedno z pytań, których uczyłem się przygotowując do egzaminu, dotyczyło wizyty listonosza. Osoba uzależniona jest w stanie podejrzewać swoją żonę, nawet niech to będzie 60-kilkuletnia staruszka, że właśnie zdradza ją z listonoszem. A więc podejrzliwość, jeżeli partnerka czy partner się spóźnia. Śledzenie, podsłuchiwanie, przemoc psychiczna. Tutaj w dzisiejszych czasach można włączyć również stalking. Śledzenie kogoś przez media społecznościowe. Gnębienie kogoś SMS-ami. Zespół Wernickiego, a więc zaburzenia uwagi, orientacji i pamięci, zaburzenia mowy, obojętność na bodźce, nadmierna senność, zaburzenia percepcji, a więc będąc w sali szpitalnej nie potrafisz powiedzieć, czy jesteś w mieszkaniu, czy nie. Ja mam chwilami takie momenty, kiedy pracuję kilka dni w tygodniu poza domem i miałem taki okres czasu, kiedy budząc się rano nie wiedziałem, czy jestem w domu, czy jestem w tym pokoju. Ale nie ma to nic wspólnego z zespołem Wernickiego. Innym objawem jest również apatia albo nadmierne pobudzenie. Zespół otępienny zawsze to wynik uszkodzenia, zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego. To, co mówiłem o ścinaniu białka. Zanik struktur mózgowych, a po wielu latach picia dochodzi też do silnego pośredzenia zdolności intelektualnych. Inne zaburzenia związane z psychiką, wynikające z nadużywania alkoholu, to trudność w zapamiętywaniu, problem z pamięcią krótkotrwałą, ale i długotrwałą, zaburzenia logicznego myślenia, wspomniana już wcześniej trudność koncentracji uwagi. To wszystko, jeżeli chodzi o koszty zdrowotne. Zapraszam do komentowania, subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam, Darek Dopierała.